Witajcie moi drodzy, dzisiaj raczej taki krótki materiał, w którym przedstawię Wam kolumny podstawkowe Triangle IO Twin. Są to kolumny aktywne, bo zestaw stereo to nie tylko oddzielny wielki wzmacniacz i kolumny pasywne. Zestaw stereo może opierać się na samych kolumnach aktywnych, czyli takich, które wzmacniacz mają już wbudowany w sobie. Jaki jest tego plus? Ano taki, że nie potrzebujemy aż tyle miejsca, żeby to ulokować w swoim pomieszczeniu. Nie ma tutaj oddzielnego wzmaka, nie mamy tu aż tylu kabli, same dwa głośniczki i to wszystko. Ale czy zagra to tak dobrze jak klasyczny zestaw stereo? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Triangle to francuska marka znana właśnie z produkcji kolumn. Wybór jest bardzo szeroki. W swojej ofercie mają zarówno kolumny podłogowe, kolumny podstawkowe, aktywne, pasywne. Można powiedzieć, że wszystkie cechuje ciekawy i ponadczasowy design. Tak jak powiedziałem wcześniej, dziś zajmiemy się kolumnami aktywnymi. IO Twin to małe, dwudrożne kolumny wyposażone we wzmacniacz klasy D. Może wyglądają jak para zwykłych głośniczków, ale w rzeczywistości jest to pełnoprawny system muzyczny sam w sobie, który nie potrzebuje oddzielnego źródła muzyki. Jest to zatem głośnik, wzmacniacz i odtwarzacz, wszystko w jednym. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć przewodem odtwarzacz CD czy gramofon. Przewodem optycznym możemy również podłączyć telewizor. Jest wyjście na subwoofer, jest Bluetooth 5.0 z aptX HD, jest nawet USB, za pomocą którego możemy naładować smartfona. Ale najważniejsze, że mamy Wi-Fi, więc dzięki aplikacji możemy streamować muzykę z różnych źródeł. 50W wzmacniacz w klasie D, moduł przesyłania strumieniowego i wszystkie złącza znajdują się w lewej kolumnie. Prawa zaś jest pasywna, czyli jednym kabelkiem podłączamy prawą kolumnę do lewej. Lewą zaś dodatkowo musimy podłączyć do prądu i gotowe. Nie ma tu nic skomplikowanego. Kolumny wyglądają elegancko. Mają atrakcyjne rozmiary, takie nie za duże, nie za małe. Jakość wykonania jest na dobrym poziomie, dostępne są w kilku odcieniach kolorystycznych. Do mnie, jak widzicie, trafił kolor czarny. Na rynku są jeszcze szare, białe, niebieskie i w kolorze drewna. Od spodu aluminiowe nóżki z gumowymi podkładkami. Zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować wibracje i chronić powierzchnię, na której będą stać. Na lewej kolumnie na froncie mamy diodę LED, która zmienia kolor w zależności od tego, które wejście lub opcja przesyłania strumieniowego jest używana do odtwarzania muzyki. W kolumnach zastosowano układ dwudrożny. Mamy tu jedwabną 25mm kopułkę wysokotonową i 13cm przetwornik z celulozową membraną, odpowiadający za średnie i niskie tony. Bass Reflex został umieszczony z tyłu. W zestawie mamy maskownice przyczepiane na magnes i pilot zdalnego sterowania, który jest bardzo prosty w obsłudze. Mały, wygodny, przyciski przyjemne w dotyku, zapewnia dostęp do podstawowych funkcji, ale mało go używałem, bo do obsługi głośników służy przede wszystkim aplikacja. Konfiguracja jest banalnie prosta. Po sparowaniu głośników z siecią Wi-Fi możemy zarządzać wyborem źródła, które ma grać. Możemy przesyłać muzykę z naszego smartfona, zarówno z dysku lokalnego, jak i z serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music i wiele innych. Aplikacja jest prosta i przejrzysta. Możemy włączyć radio, możemy zapisywać swoje playlisty, mamy prosty equalizer, jest timer, jest budzik. Ogólnie aplikacja działa całkiem sprawnie. Mam jednak pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, przełączanie piosenek w Tidalu trwa jakieś 2 sekundy. Niby niewiele, ale widać zauważalne spowolnienie przed uruchomieniem następnej piosenki. To, co również mi się rzuciło w oczy, to głośniki nie zapamiętują ostatnio używanego źródła. Czyli jeśli ostatnio oglądaliśmy na przykład po optyku telewizję, to po wyłączeniu i ponownym włączeniu głośniki niestety tego nie pamiętają. Poza tym bardzo często wyrzucam je z Tidala i trzeba się ponownie zalogować. Nie wiem, czy tak samo będzie ze Spotify lub innymi serwisami, ale w Tidalu bywa to upierdliwe. Trzeba jednak przyznać, że połączenie jest stabilne. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby połączenie zostało zerwane albo coś przerywało. Głośniki obsługują dźwięk w wysokiej rozdzielczości 24 bity na 192 kHz. Jeśli chodzi o jakość tego dźwięku, to jest dobrze, zaskakująco dobrze. Głośniki potrafią pokazać wiele emocji. Są dynamiczne, ekspresyjne i przy tym miłe dla ucha. Jest lekkość, jest swoboda. Jak pierwszy raz je odpaliłem, to byłem po prostu zdziwiony, że tak dobrze to brzmi.
Wysokie tony nie są za ostre, raczej złagodzone, ale wystarczająco szczegółowe. Dzięki czemu muzyka nie męczy. Może do ostrego rocka nie będą to najlepsze głośniki, ale sprawdzą się w wielu innych gatunkach. Średnie pasma raczej neutralne. Wokal jest czysty, mocny, ale nie za jasny. Jeśli zaś jesteście fanami mocnego basu, to nie tędy droga. Bas jest, ale nie oszukujmy się, te niewielkie głośniki nie są w stanie zagrać spektakularnie pod tym względem. To po prostu fizycznie nierealne. Stąd też nie należy się spodziewać, że podłoga będzie drżeć. Tutaj bas jest szybki i sprężysty i nie dominuje nad resztą pasma. Ogólnie głośniki są dość zrównoważone, z szeroko zaznaczoną sceną. Dzięki czemu mamy poczucie, jakbyśmy słuchali większych kolumn. Posłuchajcie, jak grają. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are aching. I would like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside, then she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke. Hit it down that slope. Podsumowując, Triangle IO Twin to podstawkowe kolumny aktywne, które cechują się energicznym, sprężystym i lekkim dźwiękiem. Punkt widzenia zależy oczywiście od punktu siedzenia. Jeśli do tej pory słuchaliście sprzętu z trochę wyższej półki, jakiś oddzielny wzmak i kolumny, to na pewno zauważycie różnicę. Zauważycie, że brakuje trochę szczegółów czy mocniejszego basu. Ale jeśli do tej pory nie mieliście styczności z prawdziwym zestawem stereo, albo chcecie polepszyć dźwięk z telewizora i przy tym szukacie czegoś, co sprawdzi się także w muzyce, to te głośniczki mogą przypaść Wam do gustu. Naprawdę potrafią zaskoczyć swoim brzmieniem, a do tego są samowystarczalne. Praktycznie all in one. Obsługują wiele źródeł i nie wymagają przy tym żadnych oddzielnych sprzętów. Mnogość funkcji, jaką tu znajdziemy, przebija nie jeden klasyczny system audio. Prosta obsługa, prosty pilot i prosta aplikacja. A to wszystko w cenie około 3,5 tysiąca złotych. Z jednej strony to dużo. Za tyle można kupić o wiele lepsze kolumny pasywne. I to jest fakt. Ale do takich kolumn będziemy musieli dokupić oddzielny wzmacniacz, kable i żeby mieć taką funkcjonalność, to jeszcze jakiś streamer. I wtedy cena robi się dużo, dużo wyższa. Dlatego jeśli nie chcemy wydawać kasy na oddzielne klocki albo zwyczajnie nie mamy zbytnio na nie miejsca, to warto wziąć pod uwagę te głośniki. Jeśli chcecie więcej informacji na temat tych głośników, to odsyłam Was do sklepu rms.pl, link do niego umieszczam w opisie pod filmem. W komentarzach dajcie znać, czy mieliście z nimi do czynienia. Zapraszam również do subskrypcji i polajkowania. Z mojej strony będzie to już wszystko. Do świąt pewnie się już nie zobaczymy, także życzę wszystkim zdrowych, pogodnych świąt. No i oczywiście dużo fajnej elektroniki pod choinką. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Bardzo pyszna kawa i wspaniałe ręczniczki z McDonalda.